Cześć kochani, tu Agnieszka. Jesteśmy dzisiaj w Reserved i robimy aktualizację kolekcji Reserved właśnie tej wiosenny. No i już trochę myślę, że letniej, bo takie fasony też tutaj dzisiaj znalazłam. I tak jak zawsze przy aktualizacjach nie chodzimy po sklepie, tylko po prostu zbieram te rzeczy, które wydają mi się interesujące i mam nadzieję, że dzisiaj też z w miarę dobrymi składami i po prostu będziemy je mierzyć, będziemy oglądać, czy są fajne, czy nie fajne. Myślę, że znalazłam dosyć ciekawe rzeczy. Dzisiaj jestem w innym Reserved niż zwykle. Widzicie, jest jasno w przymierzalni i te przymierzalnie zdecydowanie bardziej mi się podobają, oprócz tego, że piszczą. Tak, także jeżeli jesteście ciekawe, co tutaj dzisiaj będzie, co Wam pokażę, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, oczywiście będzie mi super fajnie, jak zostawicie kciuka w górę, bo wiadomo, że czuję, że Wam się podoba, to raz. Dwa, zwiększa mi to zasięgi filmu czy kanału i ten film poleci się po prostu kolejnym osobom. Także to jest dla mnie, wiecie, i ważne, i przyjemne. Przyjemne z pożytecznym, może tak. Także słuchajcie, będziemy zaczynać, tylko jeszcze pokażę Wam to, co mam na sobie, bo zawsze Wam pokazuję. I teraz tak, chciałabym zaznaczyć, że ja stosuję modowy recykling i zobaczycie tutaj nie tylko rzeczy, które są jakieś z najnowszych kolekcji i tak dalej. Chciałabym odczarować trochę to takie myślenie o youtuberkach, że my tylko szmaty nowe i stare, nie wiem, pozbywamy się i ciągle nowe. Nie do końca to tak jest, przynajmniej w moim przypadku. Więc zaczynam ze stylową. To, co mam na sobie u góry, to jest koszula z Zary z zeszłego roku. Taka z, widzicie, takim przewinięciem, przepleceniem, coś w tym stylu. Ona jest w paski, błękitna, w takie kolorowe paseczki. Nie pamiętam już, czy kupiłam ją za normalną cenę, czy ją kupiłam na wyprzedaży. Nieistotne. W każdym razie zeszłoroczna. I w tamtym roku chodziłam w niej, ale popatrzcie, ona ma tutaj guziki aż. Pamiętam, że Ania Rubik ją na stronie Zary właśnie prezentowała na sobie. I chodziłam w niej i nawet spróbowałam chodzić tak właśnie bez niczego pod spodem, ale no zdecydowanie ta koszula się do tego nie nadaje. Także pod spodem mam po prostu top z Intimissimi, taki na ramionczkach cielisty, który ma, uwaga, kupiłam go w 2006, 5 albo 7 roku, więc policzcie sobie, ile ma lat. Cały czas go noszę. Do tego mam spodnie z Zary, które kupiłam na wiosnę. W ogóle się zorientowałam, że mam dwie bardzo podobne pary. Jedną z Pull&Bear'a, drugą z Zary, tylko te z Pull&Bear'a są trochę krótsze i trochę szersze. Tak, to są z kolekcji obecnej, ale nie wiem, czy jeszcze są dostępne, bo to było tak wczesną wiosną, koniec zimy. I na nogach mam Melissa Ultra Girl. I to są moje najstarsze Melisy, które kupiłam w 2011 albo 2012 roku. I również cały czas w nich chodzę. Do tego jeszcze torba, do której się przyczepiłam strasznie, ta z H&M-a. Strasznie się przyczepiłam do niej, bo ona jest cudownie wygodna po prostu. I jest też taka, że nie spada z ramienia, jest w miarę lekka jak na ten rozmiar. No i przede wszystkim pojemna i śliczna. I bawełniana. I jeszcze mam na szyi taki, widzicie, naszyjnik z wisiorkiem. To jest na Zalando Lounge kupiony, nie pamiętam marki, więc to też nie jest tak, że jest w stałej ofercie i możecie go kupić, także tak Wam tylko pokazuję. Na paznokciach Neonail Red Velvet Cake, na ustach Pillow Talk i myślę, że to są najważniejsze rzeczy. A teraz już przechodzimy do mierzenia. Jako, że moja obsesja szydełkowa wciąż trwa, no to tak, znalazłam coś takiego. To jest taki, wiecie, kardigan, narzutka właśnie, szydełkowany z frędzlami na dole. Pokażę Wam teraz w tym lustrze, jak to wygląda z boku i z tyłu. Ja coś takiego sobie upatrzyłam na answerze z Medicina, ale powiem Wam, że to chyba mi się nawet bardziej podoba. Ma trochę taki babciowy vibe z jednej strony, ale z drugiej no jest fajny i kolor też jest ładny, neutralny. Cena to jest chyba 119 zł, więc to nie jest bardzo drogie. Tak, mamy takie rękawki, troszkę szersze, troszkę krótsze. Właśnie te frędzle na dole. Chociaż te frędzle wyglądają na takie, które mogą się szybko zrobić takie, o widzicie, wkurzające. Zobaczymy, jaki skład, ale przypuszczam, że to będzie syntetyczny skład, co zresztą nie przeszkadza według mnie, dlatego, że w lecie taka ażurowa rzecz, nawet jeżeli by to był akryl, no to oczywiście nie robi to różnicy. Ja wzięłam rozmiar L i widzę, że postąpiłam bardzo dobrze, bo były S-ki albo L-ki. Trochę tutaj się tak dziwnie zagina, ale myślę, że to jest kwestia tego, że przy ruchu nie będzie z tym problemu. Może to jest kwestia też tego, że ten rozmiar jest
taki dosyć spory, ale tak jak mówię, nie wydaje mi się, żeby był wyjątkowo na mnie za duży. Także tak, to jest pierwsza rzecz i ciekawa jestem, co sądzicie, bo mi się bardzo podoba. Zobaczmy teraz metkę i skład. Tak jak powiedziałam, cena tutaj to jest 120 zł bez grosza. Tu macie kod, żeby sobie znaleźć na stronie. Tu wam jeszcze przybliżę ten kod QR cały, tak? I zobaczmy, co ze składem. Powiem tak, że dla mnie ten skład jest akceptowalny, bo tu mamy 50 akrylu i 50 bawełny, więc no, jest akceptowalny po prostu. Także to jest fajne. Zastanawiam się nad tym. Kupiłybyście na moim miejscu? Druga rzecz, którą wziąłam do zmierzenia, to jest taka katanka i szczerze to się nie spodziewałam tych ramionek, bo tu mamy takie przybufowane ramionka. Jak widzicie, ona jest taka troszeczkę za talię, trochę przypomina tak wzorowo może tą Zary kurtkę, którą mam, ale no fasonowo jest to zupełnie co innego tak naprawdę. Także tak, mamy taką katankę z mocno poszerzonymi ramionami, tutaj mamy kieszenie tak dosyć wysoko i guziki takie jak przy denimie typowe. I to jest denim, to jest denim. Tu mamy też zapinane na guziki. Natomiast nie podoba mi się ten fason, w sensie, no nie, nie podoba mi się. Jakoś tak nie czuję się do końca w nim ok. Pokażę wam teraz może boczek, jak to wygląda. Widzicie, w tym drugim lustrze i jeszcze tył. Także z tyłu jest taka, no powiedziałabym, że w talię, ale ogólnie nie podoba mi się kształt po prostu. Nie jest to to, czego się spodziewałam, nie jest to to, co myślałam, że będzie. Natomiast tak, tutaj mamy takie, jak widzicie, wzory kwiatowe w takim żółtawym lekko beżu. No właśnie takim białym, właściwie bardziej ekri tle. No mamy jeszcze kołnierzyk, te bufki tutaj w ten sposób są zrobione. Ciekawa jestem też, co sądzicie bardzo. Czy ono ma kieszenie? Nie, nie ma żadnych kieszeni. Także tak, to nie jest rzecz, która chciałabym, żeby ze mną wróciła do domu. No nie wiem, pokazuję. Napiszcie, co, czy wam się podoba. I tutaj cena to jest 180 zł i macie kody. A w składzie, jak to denim, no 100% bawełny po prostu. Okej, kolejna rzecz, którą mam, to jest marynarka. Bardzo mi przypomina Zarowa, ale w Zarze nie znalazłam dokładnie tego, co jest tutaj. Bo tutaj mamy taki ekri lekko kolor, a w Zarze są albo białe, albo jakieś... No, ta jest w moim zdaniem w punkt. I mamy właśnie takie bukle tutaj, materiał. Takie plecienie i jak widzicie, ona jest dwurzędowa, ma dłuższe rękawy, ma złote guziki, które wyglądają w ten sposób, czyli takie bardzo, bardzo na zerowy vibe. Mamy tutaj też guziki przy rękawach. Moim zdaniem ta marynarka jest bardzo, bardzo fajna. Jak widzicie, wykończona jest w ten sposób, tutaj na okrągło ma klapy, no i jak tak stoję, to się rozchodzi tak. Czy ona się zapina w ogóle? Zapina się, ale wydaje mi się, że chyba jakbym ją zapięła, tak, zapina się na ten jeden guzik, to nie byłoby to tak fajne na mnie, tak. Troszeczkę by była za obcisła w biodrach, natomiast tak rozpięta jest rewelacyjna. Zobaczymy jeszcze tak, z różnych stron, widzicie? Bardzo fajna. Szczerze, dużo lepiej się czuję niż w tych właśnie zerowych wszystkich, które mierzyłam i szukałam właśnie tego typu marynarki. Także to jest coś, co zdecydowanie wyląduje na mojej wishliście, bo moim zdaniem jest spoko. Wiadomo, że tutaj raczej nie będziemy mieć idealnego składu, zwłaszcza na podszewce, bo podszewkę też tutaj mamy. No ale jest okej. I jest taka, że właśnie nada się na jakieś imprezy rodzinne i tak dalej. Natomiast jedno, co mnie zastanawia, to to, czy tutaj nie będzie się po prostu mechaciła. Wydaje mi się, że troszeczkę tak, no ale umówmy się, już wam pokazywałam, że te zerowe nawet zmechacone wiszą w sklepie, więc to jest taka specyfika po prostu, że tego materiału, tego wykończenia, że takie rzeczy mogą się dziać. Oczywiście, jeżeli kupimy marynarkę bukle od Chanel, no to tak pewnie nie będzie, no ale to są Zara Reserved. I tutaj mamy metkę, 260 zł kosztuje ta marynarka, czyli wydaje mi się, że taniej niż te w Zarze. I tutaj jeszcze macie kod. Jest spoko, jest naprawdę spoko. Zobaczmy jeszcze skład. I tutaj pierwsza tkanina to jest 100% poliestru, pierwsza podszewka pewnie też tak, no więc ona jest w całości poliestrowa. Troszkę szkoda, no ale
ogólnie no fasonowo, tak jak mówię, podoba mi się. A to też jest taki element garderoby, że wydaje mi się, że po cenie tutaj nie jest jakimś wielkim problemem. W sensie, no nie wiem, to nie jest coś, co się tak nosi przez 50 godzin, nie? Kolejna rzecz, którą wzięłam do mierzenia, to jest taki dziergany, widzicie też taki sweterkowy top halter i szczerze to wzięłam L-kę, bo myślałam, jak tak patrzyłam na wyszaku, że M-ka to jest jakaś taka trochę mała, ale widzę, że ta L-ka jest po prostu bardzo luźna i robi takiego kwadraciaka trochę z sylwetki. Oczywiście mogę spróbować włożyć to w spodnie, natomiast wydaje mi się, że ona i tak, ten top właściwie, ta bluzka, ten top i tak jest dosyć szeroki tutaj i nie wygląda to po prostu dobrze. Szkoda, bo mi się podobał tak na wejściu. Ładny odcień zieleni. Mamy tutaj właśnie, jak widzicie, sznurek. To się nie przesuwa? Nie, przesuwa się. Można sobie ten dekolt zwęzić też troszeczkę. Czekajcie. No, ale tak do granic, że tak powiem, wytrzymałości materiału. I mamy to w ten sposób tutaj, że z tyłu jest tak samo. Czekajcie, pokażę wam może tak. Widzicie? O, nawet mi tu biustonosz wystaje. No, za dużo jest po prostu. I tył też jest halter. Natomiast, jak widzicie, tutaj mamy wiązanie do regulowania tego. Także można sobie bardziej podciągnąć, dać bardziej na dół, rozluźnić i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że wziąłam taki duży. Chociaż wydaje mi się, że on i tak nie do końca dobrze by na mnie wyglądał sylwetkowo. Nawet w mniejszym rozmiarze. Dlatego, że przez samą grubość tego po prostu dodaje optycznie objętości, natomiast przy takiej sylwetce, jaką ja mam, tak do jeansów po prostu, gdzie ja nie mam wcięcia jakiegoś większego w talii, mam proste biodra i tak dalej, no to robię się klockiem. Bardzo mi się takie rzeczy podobają, no ale niestety one nie są za bardzo dla mnie po prostu. Może znajdę, a nuż się uda w którymś momencie. Jak znajdę, to się bardzo ucieszę. I tutaj macie metkę, widzicie rozmiar L i tutaj macie ten kod do wpisania na stronie i to kosztuje 80 zł. I mamy tutaj bardzo, bardzo ładny skład, popatrzcie, to jest 100% bawełny. Dobra, słuchajcie, wzięłam jeszcze taki komplet, bo to jest komplet, to nie jest kombinezon. Bardzo fajne spodenki, dobudowujące sylwetkę. I do tego jest bluzka taka na górę z kwadratowym dekoltem, bufiastymi rękawami. I tutaj widzicie, są takie kwiaty wyszywane właśnie. To jest taki haft angielski, bo one są chyba ażurowe tutaj, tak? Na rękawach tak, tutaj natomiast na klatce piersiowej nie. Niestety, góra jest na mnie za duża. Przypuszczam, że gdyby była mniejsza, to by była po prostu krótsza i chodził mi brzuch, a mi się właśnie to podoba, że mogłabym w tym w miarę komfortowo chodzić, bo mimo, że to jest dwuelementowe i jak widziałam na manekinie, bo widziałam to na manekinie, to tam rzeczywiście ta przerwa między górą a dołem jest taka. Tak, no u mnie pewnie też by taka była, jakbym wzięła mniejszą i pasującą na mnie górę, no ale niestety to jest dyskwalifikacja, bo no już bym nie mogła chodzić. Natomiast chciałam wam to bardzo pokazać. Szczerze w ogóle nie myślałam o sobie, tylko myślałam o was właśnie, że są osoby, które chętnie by coś takiego założyły i powiem wam, że to jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo ładnie sylwetka w tym wygląda. Spodenki są świetnie odszyte. Tutaj mamy gumkę, tutaj jest haft, tak, a wszędzie dookoła gumka. Także tu mamy taki panel materiału. Bardzo ładnie leżą. Mamy kieszenie. Długość też jest spoko. No i właśnie mamy tą bluzkę. Ona jest zapinana tutaj na zamek. Ma lekko taki serduszkowy dekolt. No widzicie, spada mi po prostu. Mamy bufowane rękawki na gumeczkach, ale gumki nie są ciasne. Więc ogólnie moim zdaniem jako komplet to jest bardzo, bardzo fajne, jeżeli chciałybyście coś takiego. Bardzo mi się podoba. Widzicie, jak ładnie... czekajcie, muszę poprawić. O, widzicie, że ładnie to wygląda, nie? Jak ładnie buduje sylwetkę przy prostej sylwetce kolumny. Także spodenki są świetne, natomiast no góra musiałabym zmierzyć, a już mi się nie chce, wiecie, próbować drugi raz chodzić i szukać i tak dalej. Zresztą nie mam też gwarancji, że ja bym w tym po prostu jakoś chodziła wybitnie, bo czuję się w tym fajnie, ale czasem jest tak, że wiecie, coś mierzę i rzeczywiście jest fajne, jak to zakładam. Natomiast, czekaj, rozprasza mnie to, jak siebie widzę tutaj. Natomiast no nie jest to taka rzecz aż tak, nie wiem, codzienna, nie? Ja na co dzień chyba raczej tak nie chodzę, więc pokazuję wam jako fajny zestaw po prostu. Zastanowię się nad samymi może spodenkami, nie wiem. A może kiedyś jeszcze najdzie mnie Wena i zmierzę górę i okaże się, że fajnie to wszystko wygląda, ale jak na razie no, uważam, że zestaw jest świetny. Jak chcecie coś takiego, to zobaczcie sobie go w Reserved.
I tutaj metka topu. Top kosztuje, jak widzicie, 120 zł. I tu znowu mamy ładny skład, 100% bawełny na 100% bawełny, czyli i tak jakby podszewka, która tutaj jest, bo mamy tutaj taką podszewkę i ta warstwa zasadnicza to jest bawełna. Natomiast tutaj macie metkę spodenek, też kosztują 120 zł i kody. No, składu nie będę patrzeć, bo to będzie po prostu to samo. I tak, jako komplet to wygląda świetnie, moim zdaniem. Jeszcze bluzkę może bym kupiła, ale najbardziej mi się i tak podobają spodenki. Natomiast dla mnie to robi wrażenie jako komplet. Kolejna rzecz to jest sukienka, która jest bardzo ładna, powiem wam. I to jest sukienka, jak widzicie, z dekoltem halter i mamy tutaj takie cienkie paseczki. Zaraz wam pokażę tył, bo tył to tutaj jest fajny. Tak, i mamy taki materiał, myślę, że to jest bawełna z pięknymi hawcikami, naprawdę. To jest takie, no, śliczne po prostu. Tak, ona jest do talii, jak widzicie, i taka, w sensie taliowana i dłuższa. W talii, nie wiem, czy jest gumka, jest z tyłu gumka, z przodu nie ma. Tak, i tutaj mamy z kolei w pionie te piękne wzory, bardzo ładna sukienka. Powiem wam, że pozytywnie mnie dzisiaj zaskakuje ten Reserved. Te rzeczy, które wzięłam, są naprawdę fajne. Chcę wam pokazać ten wzorek tutaj jeszcze, widzicie? Śliczna jest sukienka. I teraz tak. A jeżeli chodzi o prześwitywanie, to szary biustonosz mój melanżowy, który dzisiaj mam na sobie, prześwituje, a bielizna na dole troszeczkę, ale to jest znowu kwestia wrzucenia czegoś ewentualnie pod spód, jeżeli nam będzie przeszkadzać, ale wydaje mi się, że przy takim poziomie prześwitywania, no nie jest to duży poziom, ja bym mogła chodzić, o może tak. I teraz słuchajcie, przejdziemy do zobaczenia boku. Patrzcie, jak ona wygląda z boku, ona jest wycięta i popatrzcie, jak wygląda z tyłu, tylko że niestety nie jest idealna pod biustonosz, zwłaszcza szary, tak. Widzicie? Te, jakby to od dekoltu, te paski przechodzą tutaj, a ta część przednia jest podcięta z boku tutaj i właśnie nachodzi na ten sznurek i tu jest wszystko wiązane, więc to jest też regulowane. Moim zdaniem sukienka jest naprawdę fajna, tylko trzeba by ograć kwestię biustonosza dobrze. A przy tym, jak ona prześwituje troszeczkę tutaj, no to nalepki na piersi na przykład odpadają moim zdaniem, ale jeżeli mamy taki biustonosz, gdzie mamy przylepne miski po prostu, albo na przykład jakiś biustonosz od stroju kąpielowego, bo to będzie też tak letnio pasowało, no to wtedy można to ograć. Także tutaj pokazuję wam metkę i powiem wam, że śliczna jest ta sukienka, moim zdaniem też jest warta, jakby się, wam się teraz podoba zajrzenia do Reserved i zobaczenia, i naprawdę jest ładna i wydaje mi się, że składowo też będzie fajna. I tutaj mamy pierwszy materiał bawełna, ale zawiedli mnie z podszewką totalnie, słuchajcie, popatrzcie, poliester bawełną, po co ten poliester? I następna rzecz to jest kombinezon, słuchajcie, wziąłem taki kombinezon, ale jest taki dziwny trochę, on oczywiście buduje fajnie sylwetkę, to zaraz wam pokażę jeszcze, jest dosyć krótki tutaj, no taki krótki po prostu, nie jest kusy, tylko rzeczywiście te nogawki są troszkę krótsze, z tyłu dłuższe, ale nie są za krótkie, może w ten sposób, on jest zapinany cały na takie perłowe guziczki, tak jakby z masy perłowej, mamy te kieszenie, mamy kwiatowy wzór i mamy obleśny pasek. Kojarzy mi się to z opakowaniami Fenty na kosmetyki, ale no jest obleśny, nie lubię takich pasków, nie podobają mi się. I mamy szerokie, bufowane rękawy w składzie. Wydaje mi się, że może być całkiem fajny. No i właśnie ta góra jest taka luźniejsza. Natomiast dół znowu ładnie buduje sylwetkę, te spodenki, widzicie, dodaję tu w bioderkach. Pokażę wam teraz w tym drugim lustrze, jak to wygląda z boku i z tyłu. No bardzo ładnie wygląda, nie? Fajnie. Ale wydaje mi się, że tutaj z przodu się po prostu tak troszkę za dużo, jak dla mnie, dzieje. Gdyby ten pasek był taki jakiś prosty, tylko wiązany, to to by było dużo lepsze. On tutaj psuje dla mnie wszystko, no bo tu mamy tą masę perłową, kieszonki. Tutaj nagle taka plastikowa klamra, a tutaj jeszcze takie wstrętne żółto-pomarańczowe złoto. No, trochę to jest takie mało przemyślane, jak dla mnie. W sensie, no za dużo się po prostu dzieje, ale fasonowo mi się bardzo podoba. No właśnie, i tak się zastanawiam. Mogłabym go sobie dodać do wishlisty, tylko jak ogarnąć kwestię paska? A nie, to nawet nie jest pasek, słuchajcie, popatrzcie, tu są ściągacze, ja myślałam, że to jest po całości, a to jest tylko tutaj, no to nie za dobrze, nie za fajnie, tak mi się wydaje. Okej, ale no właśnie, to jest jedyna rzecz, która dla mnie psuje to ubranie, bo byłoby naprawdę świetne i takie, że wiecie, już by mi się oczy świeciły.
I tutaj macie metkę, on kosztuje 200 i kody. Ciekawe, czy len jest w składzie, bo jest taki trochę w chwycie lną, wiskozowe, coś takiego. Zobaczymy, a może to być poliester po prostu taki sprytny. Patrzcie, co jest jeszcze fajne. Na dole w ogóle tutaj góra jest taka, a na dole mamy podszewkę w tych gadkach. Ha, no i to jest pomyślenie. I teraz tak, pierwsza tkanina to jest 100% bawełny, ładnie, a podszewka wiskoza. No to jest, tak, podszewka ta właśnie tutaj na dole. No to super skład. I kolejne dwie rzeczy i zrobiłam z nich zestaw. Spodnie niestety są za duże, a top, nie wiem, za mały. Albo taki ma być odsłonięty. Ale, no właśnie, one wisiały w różnych miejscach, ale wzięłam i to z przymierzami i stwierdziłam, że okej, założyłam ten top, ups, trochę krótki, no bo on jest rzeczywiście krop, ale przecież mam te spodnie, takie paper bag wysokie, bardzo fajne, bardzo przyjemne w chwycie. Wydaje mi się, że to może być jakiś model Lyocell albo coś, co bardzo dobrze to udaje. No właśnie, i wzięłam jeszcze taki szydełkowany top, no wiem, cycki na wierzchu totalnie, ale ogólnie jest spoko właśnie do takich wyższych spodni. Oczywiście to jest dla mnie coś, co się nadaje, czekajcie, co tu wisi, a sznurki, coś, co się nadaje na wakacje, to nie wyszłabym w tym, nie wiem, do galerii na przykład kręcić dla was zdecydowanie, ale no jest taki spoko, spoko jak na właśnie odpowiednie, że tak powiem, warunki wakacyjne. No i mamy te spodnie, które są na mnie po prostu za duże, bo widzicie, ile tutaj jest jeszcze tak jakby zaokrąglenia, chyba wzięłam 40. Dziwne, bo też mi się wydawało, że mniejsze będą po prostu za małe. Tak, takie spodnie paper bag, tutaj z fajnym, długim paskiem do wiązania, zapinane na zamek. Tutaj mamy zakładki troszeczkę, więc przymaskowuje to wszystko fajnie brzuch. No i szerokie nogawki i są dosyć długie, bo ja mam 1,70 m, zawsze wam to mówię. A one, jak widzicie, troszkę mi tam spływają na ziemię. Tak, ale ogólnie bardzo mi się podobają. Powiem tak, bardzo mi się podobają, tylko że w mniejszym rozmiarze musiałyby być dla mnie. Mają piękny po prostu niebieski kolor. No i to szydełkowane coś też... No fajne jest kolorystycznie. Także taki zestawik skomponowałam dla was. Co sądzicie o takim zestawiku? Chciałabym wam jeszcze fakturę pokazać tych spodni. Nie wiem, czy mi się uda. Widzicie? Ona jest taka lekko myszkowata właśnie, jak model, jak Lyocell. Tak mi się kojarzy bardziej z modelem. Zobaczmy, z czego te spodnie są i zobaczmy ceny i ogólnie metki tych rzeczy. I cena tych spodni to jest 119, o, więc skład na pewno nie będzie jakiś super za taką cenę. A no tak, pięknie udający, lepszy materiał poliester. Kurczę, ale powiem wam, że no można się zmylić, trzeba na te metki patrzeć zdecydowanie. Naprawdę jest bardzo przyjemny, taki modelowy. A tutaj cena topu i to jest 70 zł. No to jest jedna chyba z najmniejszych metek, jakie widziałam w życiu. 60% bawełna, 40% akryl. I wzięłam jeszcze do zmierzenia taką sukienkę, taką bardzo prostą, też w takim smurfowym niebieskim, który bardzo lubię. Jak widzicie, ona jest w takim fasonie, który lubię, czyli szersza, trochę wyżej podcięta, jakieś tam wersy falban. Chociaż powiem wam, że ostatnio mi się zaczyna trochę już nudzić te fasony, bo ja w nich chodzę już jakieś 2-3 lata, no i dobrze się w nich czuję, ale już zaczynam mieć przesyt w tym sensie, że już nie mam ochoty za bardzo kupować w tym fasonie rzeczy. No chyba, żebym coś ekstra trafiła. To może ekstra nie jest, ale jest poprawne, powiedziałabym, ta sukienka. Jest ładna, mamy bufowane rękawy. Była też w bardzo ładnej zieleni, ale stwierdziłam, że wezmę niebieski. Tak jakoś bardziej mi siadła, ale ta zielona też jest fajna. To sobie możecie na stronie zobaczyć. Mamy okrągły dekolt, właśnie te bufki. Patrzę, jak się tutaj układa. Wydaje mi się, że całkiem fajnie, bo przymaskowują moje pulchniejsze ramiona i tak jakby ta część tutaj nie poszerza, tylko właśnie troszkę zwęża klatkę piersiową. Zobaczmy, jak to wygląda w tym drugim lustrze. No taka typowa, widzicie, lojbka szersza troszeczkę. Ładna jest, fajna. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest jakieś też takie odszycie super, hiper jakości. Wydaje mi się, że ta sukienka może szybko wyglądać tak, wiecie, na zużytą. Nie wiem, jakieś takie mam wrażenie. Zobaczmy jeszcze skład i cenę. Cena to jest 90 zł i tu znowu macie kody, więc no tak, nie wiem, ja bym ją wyceniła na 39. I w składzie mamy tutaj 85 bawełny, 15 poliestru.
Okej, okay. I ostatnia rzecz to jest szał, słuchajcie, to jest sukienka, która cała prześwituje. Ja mam bieliznę na sobie w tym momencie i ten mój top cielisty, więc może aż tak tego nie widzicie, ale do halki jakiejś byłaby fajna, czy to shortu właśnie. Wydaje mi się, że nie jestem przekonana, czy to jest typowo sukienka, czy to jest coś plażowego. To jest całe właśnie szydełkowane w takim naturalnym kolorze, o trapezowatym fasonie, tak widzicie, Twiggy, nie? Te czasy, tak mi się kojarzy. Bardzo fajne to jest, to znalazłam na ostatnich sztukach i to jest w ogóle rozmiar XXS chyba, więc tak jak mówię, ja nie wiem, czy to jest sukienka, czy to nie jest jakieś takie narzutka plażowa po prostu. Pokażę Wam, jak to wygląda z boku, ale w tym rozmiarze może być świetną sukienką moim zdaniem, tylko do czegoś. Natomiast tutaj widzicie, to jest tutaj u góry wiązane na takie sznurki z chwościkami, pomponikami, chwościkami, jak zwał, tak zwał. No i właśnie mamy takie głębokie wycięcie. No i tutaj widzicie moją pupę w majtkach po prostu. Tak, także fajna rzecz, ciekawa. Ciekawa jestem, jakby to wyglądało w większym rozmiarze, bo może bym się skusiła, ale chciałabym zobaczyć, jak to, wiecie, wygląda najpierw gdzieś na modelce i tak dalej. Także sobie to przepatrzę, że tak powiem, też sama po kodzie i zobaczę na stronie. Ale najfajniejsze szydełkowania sukienkowe, przyjmując, że to jest sukienka, jakie widziałam, szczerze mówiąc. I tutaj cena to jest 140 zł, więc to nie jest jakoś hiper drogie i macie kod. I w składzie mamy tutaj 100% bawełny, więc skład też jest fajny. Fajna rzecz. I to by było na tyle. Jak Wam się podobało? Napiszcie mi koniecznie, czy Wam się podobało to dzisiejsze mierzenie w Research, tych właśnie nowszych części kolekcji. Powiem Wam, że jestem bardzo w pozytywnym zaskoczeniu, no może nie, że szoku, ale jestem pozytywnie zaskoczona. Podobały mi się te rzeczy, dużo mi się podobało. Najbardziej chyba to, co jeszcze, marynara była świetna, spodnie, no też by były fajne, tylko że ten skład kiepski, długa, biała sukienka była super. Już tak, żeby, wiecie, nie szukać daleko. To pierwsze, co mierzyłam, szydełkowane, ten taki sweter. Powiem tak, spoko, ale no to jest fajniejsze szydełkowanie może w ten sposób, więc z takiego czegoś będę szukać dalej. Nie wiem, no według mnie te rzeczy były całkiem ciekawe. Składy też były niegłupie, może nie idealne, wiadomo, ale nie głupie. Także ja jestem na tak z tymi rzeczami dzisiaj. Napiszcie mi koniecznie, czy Wam się podobały. I jeżeli podobał Wam się film, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!